Każda stolica ma swoje centrum, swoje serce. Jesteśmy na Placu Zamkowym w samym sercu Warszawy, w samym sercu Polski. To w tym miejscu tworzyły się zręby współczesnego państwa polskiego. To tu, w Zamku Królewskim, powstała i została uchwalona Konstytucja 3 maja. To na tym placu także stoi kolumna Zygmunta ku chwale króla Zygmunta III Wazy, przywódcy Polski i polskich wojsk, który zdobył Moskwę, który zdobył Kreml. Nie jest przypadkiem, że dzierży i szablę, i krzyż. Zapraszam Państwa do opowieści o tym, jak Polska zrzucała jarzmo moskiewskiego, rosyjskiego okupanta po II wojnie światowej. Nie było winą Polaków ani wolą Polaków, że po 1945 roku znaleźliśmy się pod okupacją sowiecką bez wolności, bez demokracji. Jesteśmy przed Muzeum Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego w Warszawie na ulicy Kanonia 20-22 na tyłach Katedry Świętego Jana. To miejsce, które upamiętnia bohatera Polski, który pomógł Stanom Zjednoczonym wygrać zimną wojnę z Imperium Zła, Związkiem Sowieckim. Między innymi dzięki pułkownikowi Kuklińskiemu możemy świętować teraz wolność i niepodległość Polski. Ale jednocześnie pułkownik Ryszard Kukliński jest symbolem tego, jak Polska po 1989 roku zlekceważyła tych bohaterów, którzy oddali całe swoje życie walcząc z sowieckim okupantem. Zapraszam Państwa do zapoznania się z ekspozycją Izby Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego powstała w 2006 roku, 2 lata po śmierci pułkownika. Została założona przez jego pełnomocnika Józefa Szaniawskiego, który znowu był ostatnim więźniem politycznym PRL. To miejsce opowiada historię Polski i na tym tle życiorys Ryszarda Kuklińskiego. Opowiada o tym, jak Polska była wykorzystywana przez Związek Sowiecki i przez Armię Czerwoną jako to państwo, które ma atakować zachód Europy. Polska była wykorzystywana przez Związek Sowiecki i dlatego musieli zginąć żołnierze wyklęci, ci ostatni z żołnierzy Armii Krajowej, których nazywamy wyklętymi, a którzy walczyli o to, by w Polsce nie dominowała władza komunistyczna narzucona przez Moskwę drogą niedemokratyczną. Także o nich rozmawiamy w tym muzeum i ich historię przedstawiamy. To miejsce przyciąga grupy rekonstrukcyjne, które spotykają się tutaj, aby przygotowywać swoje rekonstrukcje historyczne, pokazywać, jak walczyli powstańcy, jak walczyli żołnierze wyklęci. W Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego znajduje się wiele ważnych historycznych dokumentów i fotografii. Jednym z nich, najważniejszym, jest mapa plan operacji zaczepnej frontu nadmorskiego, pokazująca, jakie były prawdziwe zamiary Imperium Zła wobec Polski i wobec Zachodu. Te plany pokazują, że polskie wojsko miało być wykorzystane na rozkaz Moskwy do zaatakowania Europy Zachodniej. Nigdzie na świecie nie jest prezentowany taki plan, ani tym bardziej w Polsce. I tylko tutaj można zobaczyć, gdzie miały spadać bomby atomowe, rakiety z głowicami nuklearnymi na Danię, na Niemcy Zachodnie, wzdłuż północnego wybrzeża Europy i w tę atomową chmurę mieli wchodzić polscy żołnierze. W wyniku tej ofensywy Polska miała zostać zbombardowana w kontrofensywie. W pesymistycznych założeniach polskich planistów miało przetrwać około 4 milionów Polaków. I oni wszyscy to wiedzieli, że tak będzie, a jednak chcieli wykonać ten rozkaz Kremla. I to o tym opowiadamy w Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Nie możemy mówić o wolności Polski bez wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II.
był głową kościoła, ale także był wielkim politykiem i przyjacielem wielkiego amerykańskiego polityka Ronalda Reagana. To cud, że gdy Związek Sowiecki był w apogeum swojej mocy, tych dwóch wielkich ludzi było światowymi przywódcami. I co charakterystyczne, obaj oni dostawali na swoje biurka raporty z działalności pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Zapraszam Państwa do Izby Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Rodziny z dziećmi, studentów, uczniów, Polaków mieszkających za granicą, gdy odwiedzają Warszawę.